Cześć, witajcie z tej strony. Znowu ja zaczynamy kolejny odcinek na moim kanale. No to zaczynamy bez przedłużenia. Makiety dzisiaj przedstawię, a w tej części maratonu przedstawia Stalingrad 1942. No to zaczynamy. Widzimy tutaj zimę, prawda? Trzej żołnierze radzieccy idą tutaj ulicą, która jest zarzucona, zagruzowana, jak widzimy, niemiecki hełm MP40, bagnety wszelkiego rodzaju, deski, porozrzucone worki z piaskiem. No, idą ci trzej Sowieci. Nowe, wysokie buty im dałem. No i makieta dzieli się właśnie na dwa te elementy, jak mówię. Tu pierwszy element to jest, no może trzy nawet bym powiedział. Pierwszy element to jest ta ulica, drugi to jest to, co się dzieje na górze i tutaj zniszczony dom. W zniszczonym domu jest najmniej do gadania, więc od niego zacznę. No, gruzy i ogień, tutaj bomba, widzimy, że spadła deski, prawda, typowy zawalony dom. Teraz z góra, tu widzimy radziecką obronę przeciwlotniczą. Tutaj oficer radziecki zauważył jakiś samolot. Ten tutaj żołnierz radziecki z pepeszą potwierdza, a ten tutaj już podbiega do sprzężonego Maksima, by ten samolot zestrzelić. Widziałem takie zdjęcie z obrony Moskwy na Kremlu, właśnie coś podobnego stało, więc postanowiłem, że zrobię tutaj też tą obronę przeciwlotniczą. Przy okazji mam radzieckiego oficera z tymi nowymi wysokimi butami z peleryną, też prawda, zakupioną ostatnio u mnie. No i tyle w zasadzie. Mała bardzo makieta. Ten dom tu sobie odpuściłem, bo strasznie się ten dach zawalał, to tutaj jakieś wygibasy porobię. Akcja dzieje się zimą, o dziwo, cała makieta składa się z klocków Kobi. Tak, 100% Kobi tu jest, bo wykorzystałem tu chyba moje wszystkie białe klocki od Kobi. Muszę naprawdę je sobie dokupić, bo mam ich deficyt straszny. O, tu czerwona flaga powiewa, tak, Związek Radziecki, towarzysz. No, tutaj też worek piaskiem na górze. Tak się prezentuje cała makieta. Jak się podobało, to zostawcie łapkę w górę, jak nie, to w dół, jak średnio, to w bok. No, suby dajemy, suby, 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 błagam was, lecimy do tych 50, będę tak przez cały maraton bredził. Ale proszę was, to jest dla mnie takie ważne i tak motywują te suby, jak 50 będzie, to po prostu mam walne taką makietę, że będzie super po prostu. No, wielka będzie makieta, makieta będzie ładna, duża i ogólnie będzie super. Tak, ja to wam obiecuję, jak nie zapomnę, przypomnijcie mi, jak nie zapomnę, to macie to jak w banku, dobra, jak nie zapomnę. No, ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia niebawem, cześć!